Goats powróciło do regularnych publikacji i w przeciągu tygodnia na ich kanale pojawiły się 3 filmy. Co jest sporym wynikiem, bo w historii kanału materiały były publikowane z częstotliwością jednego filmu na tydzień. Włodarze kanału zaczęli tworzyć prostszy w realizacji content niż ten dotychczas, aby postawić na częstsze publikacje na swoim kanale. Lecz przez fakt tego, jaki content panowie realizują, często pojawiają się różnego rodzaju afery z uczestniczkami. Zanim poruszymy jedno z głośniejszych w ostatnim czasie, warto powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. Tworząc afery wokół Goats przez uczestniczki programu, to również istotny boost ich popularności. Ponieważ osób biorących udział w programie jest na tyle dużo, że ciężko się przebić, aby zebrać realną popularność chociażby na Instagramie. Natomiast tworzenie afery już po realizacji ma o wiele większy sens z perspektywy tworzenia rozpoznawalności. Oczywiście jest i druga strona medalu, w której to dana uczestniczka faktycznie chce zwrócić uwagę na dany problem. I taką sytuację ostatnio na transmisji poruszył Sylwester Wardenga, gdzie uczestniczka oskarżyła Goats o to, że ci nie dopilnowali podpisania należytych umów. Czy oni oznaczali w ogóle nie, was? Nie, właśnie nie. O, w ogóle hit. Oni nie podpisali żadnej umowy, żadnego NDA, nic. Żadnego o wykorzystaniu wizerunku. Ja ich bym mogła pozwać, bo nie było takiej, znaczy słownie, wiadomo, przez jakieś wiadomości, ale takiego, żeby coś podpisać, to nic takiego nie było, nic. I najbardziej, co właśnie mnie wkurzyło, to, że dogadałam się z tym chłopakiem, nie chcę mówić wiadomo imionami, z tym chłopakiem, że zapłacą mi te 200 zł. I tam, bo ja zabierałam tam koleżankę, Aisze. Dziewczyna ta wspomina, że umowy były tylko słownie nawiązywane, telefonicznie lub pisemnie w wiadomości. Faktycznie jest to bardziej prowizoryczna umowa, jednak nadal jest ona wiążąca obie strony. Pojawiły się również oskarżenia dotyczące estymowanego czasu nagrań oraz potencjalnego rozliczenia i oznaczenia. Pisał do mnie tam ich taki jakby menadżer, który rekrutował te dziewczyny, no nie? I od razu z miejsca mi wytłumaczył, że to nie jest odcinek randki, że to nie jest nic takiego i czy bym właśnie chciała udawać pielęgniarkę. I ja mówię, kurde, ten, wiesz, ja oglądałam takie rzeczy na TikToku gdzieś tam za granicą i w ogóle mówię, mega spoko w sumie taki pomysł, żeby, poza tym wiedziałam, że ja będę musiała się do tego przygotować jako pielęgniarka i że to fajne doświadczenie ogólnie, on mi też to wytłumaczył właśnie. I ja mówię, spoko, ile to będzie trwało? On mi powiedział, że 3 godziny, koniec końców byłyśmy tam chyba 6-7 godzin, więc też śmiesznie. I ja powiedziałam, że, bo on mówi, że to za darmo się robi, no nie? A ja mówię, no sorry, jakby... Nie wiem, dajcie mi jakieś 200 zł chociaż, no kurde, szanujmy się, to jest czas jednak poświęcony. Fajnie, że sobie tam będę, ja z tego żadnego fejmu czy czegoś takiego nie dostałam, bo to tak nie wygląda. Koncept realizacji takich materiałów polega zazwyczaj na tym, że jeżeli uczestniczka za darmo bierze udział w programie, to pojawia się chociażby przekierowanie do jej social mediów. A tutaj uczestniczki w żadnym stopniu nie zostały oznaczone i tylko skorzystano z ich występów w materiale. Tak więc zwrócenie chociażby kosztów wyjazdu wydaje się być sensownym wyjściem na oskarżenie, odpowiedział Sylwester na swojej transmisji, odnosząc się do umów i do zapłaty. Dostałem od Wojtka informację, że Remik mówi, że podpisał z nią umowę, NDA i wizerunek. 50 zł jej dosłał blikiem sam od siebie. Czekajcie, zaraz wyjaśnimy wszystko. Wygląda na to, że rozliczenie było ustalane indywidualnie bez wiedzy gołców, co jest ciekawym zabiegiem, bo osoba, która to ustalała, musiała to prawdopodobnie pokryć z własnego wynagrodzenia. Pojawił się również argument dotyczący nielimitowanego alkoholu na planie oraz ograniczonej ilości jedzenia, tak aby wprowadzić uczestniczki w odpowiedni stan. I uwaga! Oni tak, no przygotowali kole, było nielimitowane prosecco, więc wyobraźcie sobie teraz, dlaczego te laski robią to, co robią tam. Dlaczego? Bo mają nielimitowane prosecco. Ale... Nie, jest to, na randkach nie ma chyba, nie wiem, czy na randkach jest alkohol. Ja wiem, że zabraniałem na randkach alkoholu. My ogólnie za odcinki nie płacimy. Dziewczyny same decydują, czy chcą przyjechać, czy nie. No był taki chłopak, ja tam z nim miałem, no... Sporo nie, takich, no wkurzał mnie po prostu. Jeżeli on obiecywał dziewczynom coś, to bardzo jest mi przykro. W trakcie transmisji jedna z uczestniczek zdementowała wypowiedź tej dziewczyny, zaprzeczając, że coś takiego miało mieć miejsce. Sylwester powiedział, że sprawę zbada i zobaczy, jak to faktycznie wyglądało. Dość nieciekawie wygląda z kolei perspektywa rozwoju polskiej influencerki Pauliny Hornik. Swoje czasy świetności zaliczyła ona podczas projektu Team UX, jednak bardzo mało osób, które brały udział w tym projekcie, końcowo na tym zyskały. Bo twórców tworzono tam wręcz jak na taśmie produkcyjnej, co przekładało się na to, że nikt niczym się nie wyróżniał. I również spadek popularności dotknął Paulinę Hornik, mimo że ta nawet zawalczyła na jednej z gal. Końcowo posiadając prawie 400 tysięcy obserwujących, nie jest ona w stanie utrzymać się ze współprac, bo tych jest znacznie mniej, ona sama podzieliła się swoimi problemami w tym filmie. I tak samo zmieniły się trochę czasy influencerskie. Też w moim przypadku wiele się zmieniło przez aferki. Tych współprac mam już od jakiegoś czasu dużo, dużo mniej i trzeba coś zacząć robić w życiu innego. Nie odebrali źle moich słów, to szybko wytłumaczę, że dalej influencerzy mają naprawdę fajne współprace i dobre kampanie, tylko że teraz jest tak wiele influencerów, że taka osoba jak ja, która gdzieś tam trochę nabroiła w internecie,
nie jest już tak atrakcyjny dla reklamodawców, jak ktoś, kto po prostu jest lubiany i nie ma żadnej przyszłości za sobą. Przyznam wam się z czystego serca, że dużo rzeczy robiłam pod zasięgi. Czasami może przesadzałam, bo po prostu robiłam z siebie idiotkę, krótko mówiąc. Ale co miałam poradzić, jak naprawdę widziałam, że to się sprzedaje, że ludzie chcą to oglądać. Miałam wtedy, wiecie, naprawdę fajne zasięgi i kontynuowałam to po prostu. Może ludzie mnie hejtowali, ale wiedziałam, że dalej chcą mnie oglądać i jakoś to, nie wiem, sprawiało mi frajdę po prostu. Istotny wpływ na słabą renomę Pauliny miały różnego rodzaju afery, które wokół niej miały miejsce. Według wielu osób filmik, który teraz nagrała, ma w sobie więcej wartości merytorycznej niż cała jej dotychczasowa działalność. I na pewno trzeba docenić fakt, że postanowiła ona przyznać się do tego, w jakiej sytuacji się znalazła i że chce zacząć działać w innej branży, w której również zdobyła wykształcenie. Według wielu osób również niedługo swoją branżę będą musieli zmienić właściciele kanału sportowego, który to sukcesywnie notuje coraz większe spadki oglądalności i zbiera sporą krytykę w zestawieniu z aktualnym projektem Krzysztof Fasanowskiego. Jest pewne przysłowie, tonący brzydko się chwyta i padło wiele podejrzeń, że coś takiego ma miejsce, kiedy to kanał sportowy magicznie nie spada poniżej 1 000 000 subskrypcji, bo akurat dochodzą nowi widzowie. Teraz padły kolejne nowe podejrzenia związane z tym, że na kanale pojawiają się komentarze zakupione przez właściciele w celu poprawy ich wizerunku. Sprawę nagłosił użytkownik wuja Jurek na Twitterze, gdzie zaznaczył wpisy, które wyglądają bardzo podejrzanie. Tu cytat. Twoja praca jest naprawdę cudowna. Myślę, że to najlepszy film, jakikolwiek widziałem. Nie mogę wyobrazić sobie, jak trudno było to zrobić, oraz dwie emotki. I kolejny komentarz. Naprawdę tak myślę, że ten film jest świetny, ten film jest naprawdę wzruszający i ponownie dwie emotki. A komentarze te pojawiły się pod tym materiałem. Ja cię właśnie chcę o to zapytać. 18 lutego o batalii, widzimy się. Czyli pięciu sportowców i Rezi, o to chcesz spytać? Pięciu sportowców i Rezi. A tak na serio, ty się w czym czujesz mocny? Bo już wiesz, na czym polega cały dziesięciobój, cały dekatlon, nie? Wiesz co, ja specjalistą nie jestem i tak ogólnie sobie mogę śmiało powiedzieć, że ja wszystkiego po trochu. I zawsze... Ale widziałem cię na krzesełku, w tym jesteś mocny. No, wiesz co, akurat tutaj to już była ostatnia konkurencja, więc sobie pozwoliłem na troszeczkę dłuższą batalię, ale i tak to był event dla naszych gości, więc dzisiaj to nie był max na pewno. Mhm. Natomiast tak jak mówię, ja wszystkiego po trochu. Mam swoje ulubienia i jakieś tam te mniej lubiane przeze mnie ćwiczenia. Raczej ciężko zamieścić taki komentarz w kontekście do materiału z Rezim i treningiem. Można tylko przypuszczać, że interes w takich komentarzach ma sam kanał sportowy, któremu zależy, aby filmy sponsorowane takie jak ten zostały możliwie najlepiej odebrane. Nie za dobrze zostały odebrane słowa uczestników programu Aferki, w tym Boxdela, gdzie dosyć krótko oceni Fagatę, podkreślając fakt, że kiedyś wyglądała znacznie lepiej. A operacje, które wykonała, mają negatywny wpływ na to, jak będzie wyglądać w przyszłości. Ja też. Wtedy, jak była taka... I on też chyba zniszczył ten internet, że te kanony, te Instagramy, te filtry i... Ja jestem ciekawy, w jakim ona kierunku pójdzie za 10 lat, jeżeli w tak młodym wieku już sobie... No myślę, że właśnie, że... Ale nie, mi chodzi wyglądowo. Jeżeli wyglądowo. W tak młodym wieku robi sobie tyle jakiś tam przeróbek. No to będzie trzeba podtrzymywać, bo to nie jest tak, że to na całe życie masz. No, nie? To będzie cały czas trzeba poprawiać jakieś inne operacje. Ale Fagata kiedyś uważam, że była dużo ładniejsza niż teraz. Fagata postanowiła odpowiedzieć na słowa Boxdela, gdzie ten stwierdził, że dla niego jest ona po prostu obojętna i zamieściła fragment rozmowy z włodarzem na Instagramie wiadomości prywatnej. Widać, że mimo iż Boxdel aktualnie twierdzi, że Fagata niespecjalnie mu się podoba, to jednak postanowił ją wspierać i płacić za zdjęcia, które umieszcza ona w sieci. Z kolei Karol Fryz-Wiśniewski umieścił zdjęcie, które jest również zapowiedzią dość sporej ekspansji spółki Ekipa. Panowie oznajmili, że zakupili działkę 2,8 hektara za kwotę 6 milionów złotych. Rano mówiłem wam, że jest dla mnie stresujący dzień, że jest naprawdę, żeby trzymać kciuki po prostu, bo jest naprawdę grubo. I dokładnie tak było. Słuchajcie, udało się. Wszystko, co chciałem, to się dzisiaj udało. Mieliśmy dzisiaj przetarg, braliśmy udział w przetargu i udało się go wygrać. Był to przetarg na działkę, która ma 2,8 hektara. Wylicytowaliśmy ją, udało nam się wygrać. Byłem tam z wujasem, w ogóle w następnym story wrzucę wam takie pamiątkowe zdjęcie, które sobie zrobiliśmy właśnie z tego przetargu. No i co? Będziemy budowali tam siedzibę Ekipy, będziemy po prostu budowali tam kolejne jakieś nasze rzeczy, rozwijamy się. Ma powstać tam siedziba, w której znajdziemy 6 studiów filmowych oraz ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Jest to bardzo duża inwestycja, jedna z największych w historii polskiego YouTube'a. Jednak wiele osób zauważyło, że straciło to pewien urok, ponieważ kiedyś filmy na YouTube były realizowane przez paczkę znajomych w dosyć prosty sposób. Teraz będzie to przypominać bardziej wytwórnię filmową i realizację poważnych materiałów. Sylwester Wardęga skomentował ten ruch oraz wystosował pewną zapowiedź w kontekście projektu GOATS. Wierzę głęboko, bardzo gratuluję ekipie. To, co zbudowali, to jest coś bardzo dużego. I wiem, że musieli włożyć w to bardzo dużo pracy, mimo że nie zawsze było nam po drodze. Natomiast wierzę głęboko, że jeśli będę ciężko pracował, jeśli się nie poddamy z chłopakami, mimo że teraz jest ciężko, mimo że dopłacamy do interesu,
mimo że każdy ma średni humor, to wierzę, że finalnie Ghost powstanie z popiołów. Że będziemy iść w górę, będziemy dodawać regularnie filmy, że będą one coraz lepsze, nie będą poniżały kobiet, a przynajmniej nie tak często jak ostatnio. Porównując drogę Goats i ekipy, raczej ciężko przewidywać, aby Goats dogoniło ekipę. Jednak jeżeli się tak stanie, to jest to perspektywa co najmniej kilku lat. Bo Goats mimo świetnych wyników, to nadal jest na początku swojego rozwoju, a ekipa ma ogromne imperium, które pod sobą posiada dziesiątki twórców. A ci z kolei generują również ogromne liczby. Spore liczby będzie również generować nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, w którym to, jak się dowiedzieliśmy, wiele osób przeszło z kanału sportowego do kanału Zero. Lecz jest jedna osoba, która będzie występować w obu tych projektach jednocześnie. Co jest dosyć ciekawą sprawą, bo teoretycznie będzie to spora konkurencja, jednak najwidoczniej Wojciech Kowalski ma dobre relacje z zarządami obu projektów. Tylko ja nie chciałem, to nie moja wina, że ja w tej wojence musiałem gdzieś w pewnym momencie uczestniczyć. Ja już wiedziałem w październiku, jak już, znaczy nie, to na początku listopada, jak tam się Mati ze Stanem spięcie, tak? Mhm. Mati odpalił w Arłamowie, za chwileczkę odezwał się Stan. Później to, no, wszystko przycichło później, tak? Czyli od połowy listopada. Ja sobie tak w listopadzie wiedziałem, że to wróci. Jak już później się dowiedziałem o nowym projekcie, jak Stan gdzieś tam zakomunikował, to mówię, aha, czyli mnie znowu coś dotknie pod koniec, w drugiej połowie stycznia. I to stanie jest jakimś rykoszetem. Jest druga połowa stycznia i tak. I za chwileczkę będzie tak, albo wybierzesz to, albo wybierzesz tamto. Nie mam zamiaru czegokolwiek wybierać. Dobrze się, ja się świetnie czuję w kanale sportowym. Na razie nie mogę poczuć i się świetnie czuję w Weszło. Jest to na pewno ciekawe rozwiązanie, jednak w pracy prowadzącego najważniejsze jest to, aby móc prowadzić jak największą liczbę programów. Jeżeli Wojciech postanowił, że będzie mu dobrze współpracować z jedną, jak i drugą stroną, to jest również korzyść dla obu kanałów, bo będą mogli realizować materiały z jego udziałem. Być może niedługo na kanale Murcix będziemy mogli zobaczyć materiały z jej nowym chłopakiem. Jakiś czas temu dosyć głośno było o jej rozstaniu z Materem, czyli uczestnikiem pierwszego projektu Twoje 5 minut. Niestety ich relacja po zamieszkaniu razem szybko się zakończyła, a Marta wielokrotnie wspominała, że związek ich nie wyglądał tak kolorowo. W jednej z rozmów powiedziała, że jest w nowej relacji, jednocześnie negatywnie wypowiadając się na temat poprzedniego związku. Przemyślałam, że wygodniej mi jest, będąc singielką, jak już zaznałam tego życia singielki, ale teraz w sumie odkąd jestem w nowej relacji, to widzę, że po prostu byłam z niewłaściwymi ludźmi, że oni mi aż tak przeszkadzali. Osoba, z którą jestem w obecnej relacji, też jest młodsza od tego. Okej! No, ja nie wiem, co ja mam z tymi młodszymi, czemu tak się dzieje. Za każdym razem, jak się rozstawałam, to mówiłam, nigdy już nie wezmę sobie młodszego, nigdy. A potem przychodził jakiś, dzień dobry. Fiore, lojalny? Okej, zapraszam. Jesteś lojalny, nie kłamiesz, jesteś zabawny? Spoko, zapraszam cię. Jest to już trzeci publiczny związek Murcix i pierwszym chłopakiem był Mikser, o którym ostatnio jest bardzo cicho. Zobaczymy, jak rozwinie się jej kolejna relacja oraz kim jest nowy wybranek, czy jest to osoba z internetu, czy ktoś kompletnie nieznany. Pozytywnie rozwinęła się również sytuacja u Jacy oraz Mariusza, panowie streamujący na Raszei, na swoich transmisjach wielokrotnie doprowadzali się do bardzo złego stanu, naruszając również swoje zdrowie, jak i życie. Na jednej z ostatnich transmisji jeden z nich został aresztowany przez policję, co może mieć pozytywny wpływ na jego zdrowie po tym, jaki tryb życia prowadził. Wolność, kurde. Mam. Kurde. Biorę dowód. Dzień. Wierzę cię, proszę dowód. Wieś mnie w zastrzyni. No, mam. Za co? Nie wiem. Tu was spódnie. O. Kurde, no. A za co? A stół. Na pewno smutnym faktem jest to, że takie transmisje mają miejsce w polskim internecie. Miejmy nadzieję, że zostanie mu udzielona odpowiednia pomoc, a ktoś przyjrzy się tym transmisjom.